Czego życzysz? Nie! Jak mi strzeli ta gumka i dostanę nią... Ej, no wygląda to bosko! Beznadziejnie. No czekaj, możemy się popytać. Ty... Mogę już zdjąć to? Nie, zostań! Zostań! O, na szczęście gumka się... Nie, mam drugą! Nie zepsułaś. Proszę, weź! Dobra. Jakby co, to nic nie piłyśmy. Wytniemy to? Nie, możesz zostawić. Weź. O, na szczęście ja składam ten odcinek. Najwyżej wytnę. Nie! witajcie moi drodzy, ja mam na imię Kinga, a wy trafiliście na kanał Keto Travelers. Tak, jesteśmy trzeźwe. Tak, nic nie piłyśmy, ale strasznie podobał mi się pomysł, żeby założyć te cząteczki. A mi się strasznie nie podobało, ale uległam żonie. Słuchajcie, dzisiaj chciałybyśmy wam życzyć, złożyć życzenia z okazji nowego roku. Generalnie, jak po wstępie widzieliście, to nie będzie to poważny odcinek, pomimo tego, że znowu w czwartek. Akurat jakoś tak wypadło, że i poprzedni odcinek, i dzisiejszy czwartkowy nie będzie zbyt merytoryczny. Ale bardzo mi się podobał pomysł z tymi czapkami. Napiszcie w komentarzu, czy nam do twarzy w tych czapkach. O! Kurier! Ciekawe, co przy... w nadawaniu przez kuriera. No dobra. Ja to zawracamy. Czekaj, coś mówiłaś. Przyjechał kurier. Dobra, i wybił nas z rytmu. Tak. I już zaczęłaś składać ludziom życzenia na nowy rok, czy nie? Nie? Nie, powiedziałam, że będziemy składać. Dobra. W tym odcinku. No to już. Nowy 2022 rok. Ja wam życzę, słuchajcie, żeby był lepszy niż 2021. Chyba nic gorszego nie może nas spotkać. Żeby wszystko wróciło do normalności. Życzę wam spełnienia marzeń i żeby wszystkie wasze cele, które sobie założyliście na 2022, udało wam się... Ojej, mam tu gumkę dziwnie. Załóż za ucho. Żeby udało wam się te wszystkie cele osiągnąć. Tak jest. Oddaję głos do studia. Dobra. Czego ja wam życzę? A ja wam pożyczę tego, że jakby cele, które sobie zakładacie, pomimo tego, że to taki luźniejszy odcinek, to jednak postaram się nieco merytoryki wtrącić. Musi pogadać. Tak, to jest silniejsze ode mnie. Ale te cele, które sobie zakładacie, nie zakładajcie sobie takich celi, które z góry są jakby skazane na niepowodzenie, tak? Ja wam podam przykład. Podam wam przykład. Na przykład macie, no nie wiem, macie 40 kg nadwagi, ponieważ kanał kręci się na temat diety, odchudzania, my od tego też zaczęłyśmy, nasze cele już osiągnęłyśmy i tak dalej, wyznaczamy sobie teraz nowe, więc taki przykład chyba najlepszy mi tu przychodzi do głowy, więc... A o naszych celach będzie następny odcinek. Tak, to będzie w następnym odcinku, bo my też mamy nasze cele, podzielimy się z wami nimi oczywiście. Więc wyczekujcie. Tak. Więc odnośnie waszych celi i celów, nie wiem jak to jest poprawna wersja, ale jestem pewna, że nasi niezawodni widzowie oczywiście nas poprawią standardowo, dawaj pionę. Więc to nie było złośliwe, żebyście nie myśleli. Nas bawią takie rzeczy. Po prostu dlaczego mamy płakać z tego powodu, czy odbierać to negatywnie? Nie, tak? Nie, to nie było w formie negatywnej, nie. Absolutnie. Więc tak. No i wybiło mnie to, kurde. No, 40 kilo nadwagi. A, właśnie. Macie 40 kilo nadwagi. To zamiast jakby mieć jeden duży cel, gdzie chcecie te 40 kilo, minus 40 kilo osiągnąć, wyznaczcie sobie mniejsze cele. Pierwszy, minus 10, następny, minus 20, kolejny, minus 30 i dopiero minus 40. Dlaczego tak? Z wielu powodów. Po pierwsze, im bardziej długoterminowy jest cel, czyli te 40, minus 40 kilo, no, trzeba jednak rozłożyć na określone terminy, tym ciężej jest go utrzymać, tym bardziej nasza motywacja spada. I generalnie, no, im dłużej narzucamy na siebie jakieś takie ograniczenia, tym gorzej to po prostu wychodzi. Jeżeli mamy cele mniejsze, ale krótkoterminowe, one będą po kolei dążenia do celu długoterminowego,
one będą dawały nam takie sukcesy, takie małe sukcesy, małe szczęścia, a to będzie z kolei powodowało większą motywację, tak? A więc ja Wam tego życzę. Ja Wam tego życzę, abyście sobie następny rok, następne dwa lata planowali w takich etapach, ale w takich etapach, które dacie radę osiągnąć. Czyli nie jeden wielki, ogromny cel, który będzie tak daleko na horyzoncie, że być może nigdy go nie osiągniecie, ale małe, które w dosyć krótkich odstępach czasu dadzą Wam właśnie zadowolenie, dadzą Wam szczęście, dadzą Wam motywację do dążenia do następnego celu, tak? No, to ja Wam tego życzę. A już się znudziłaś, tak? Okej. Okay. Dajcie moim śpieć. Ale ludzie lubią, jak tak do nich mówię. No dobrze, to jest dla nich cenne. Nie, no ja wiem, ale ty do nich mówisz tak raz w tygodniu, ale mnie codziennie. Przynajmniej tak piszą, że jest cenne, nie wiem. Chyba, że to tak piszą, a myślą co innego, to wiesz, też tak może być, nie? O Boże. Ty masz to na co dzień, biedaku. No dobra, moi drodzy, nie ma co dalej ściemniać. Jeszcze raz, wszystkiego dobrego. Bawcie się dobrze. Mogę już zdjąć tą kretyńską czapeczkę. Nie. Zostaw! Bawcie się dobrze na Sylwestra i nie spijcie się za mocno, bo potem będzie kac. Ting. Uważaj na oko. Dobra, ściągam to, bo nie chcę, żeby mi strzeliło. Jeszcze raz, wszystkiego dobrego. Odcinek luźny. Mam nadzieję, że się uśmieliście. O, potrzebujemy czasem trochę uśmiechu. Życzę Wam też uśmiechu w nowym roku. Mniej tak przytłaczających jest. Rzeczy, mniej przytłaczającej codzienności. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Pa!